widziałem dwie osoby się zgłaszające, ale nie dokładnie właśnie pan profesor Klesz i również pan, którego nazwiska niestety nie znam, ale i pan profesor Grzesz. Takiej kolejności. Tu jest cały szereg takich uwag, ja się ograniczę do dwóch, mianowicie piekło jako kara nieskończona. Otóż tutaj pewna zasadnicza trudność, jaka się wyłania, o której pan profesor częściowo wspominał, to jest problem temporalności. No jeżeli to jest rzeczywistość bezczasowa, to mówienie, że jest to kara skończona lub nieskończona, naraża nas na trochę lawirowanie. Trzeba się z problemem czasowości wyłożyć. Natomiast może ciekawsza rzecz dotyczy tego, czy piekło jest puste. Ponieważ to mnie osobiście interesuje, bo w piekle chciałbym się jednak nie znaleźć. A muszę powiedzieć, panie profesorze, że Wittgenstein, który był chyba agnostykiem, strasznie bał się wiecznego potępienia. Był wierzący, tylko bez wyznania. No właśnie, więc bał się wiecznego potępienia. To jest bardzo ciekawe. Otóż, jeżeli mówimy, że piekło jest puste i tam są te dwa modele, ja jednak mam wrażenie, że ten uniwersalizm koniecznościowy siłą rzeczy kończy się pewnego typu determinizmem. Obrona tego, no, że mogłoby być inaczej, jednak jest trudna do przeprowadzenia, bo można postawić dość proste pytanie. Czy ja mogę zrobić coś, żeby nie być zbawiony? Otóż odpowiedź musi być taka. Czegokolwiek byś nie zrobił, będziesz zbawiony. No, czy to nie jest determinizm? Wydaje się, że jest to stanowisko z tego punktu widzenia dosyć wątpliwe. Jeszcze ostatnia rzecz, którą sobie przypomniałem, wszechwiedza, a wolność. Otóż nie wiem, czy pan profesor wspominał, no jeszcze jest to stanowisko Swinburna. Mianowicie wszechwiedza boska nie obejmuje wiedzy dotyczącej wolnych czynów przyszłych istot wolnością obdarzonych. No i na pytanie, że to oznacza ograniczenie wszechwiedzy. Ale Bóg tak chciał, żeby wolne istoty mogły decydować, wobec tego pozbawił się tej wiedzy. Tam zresztą, ja skądinąd o tym będę mówił w swoim referacie, tam skądinąd to jest jeszcze, na to jest nałożony pewien ciekawy warunek. To znaczy, jeżeli chodzi o, rzeczywiście nie wspomniałem, jeszcze jest inny model, nie tylko o Swinburna, ale jeszcze jest model monistyczny, który, tak powiem, w żaden sposób nie wpływa. Więc jeżeli ten model, bo ja powiedziałem jedną rzecz, przy założeniu, że Bóg posiada taką wiedzę nieograniczoną, można bronić modelu piekła, tym bardziej można przy założeniu, że jej nie posiada, bo ta wolność może nie jest zagrożona, to jak najbardziej. Chociaż z pewnych powodów uważam ten model Swinburna też za trudny do przyjęcia. Natomiast jeżeli chodzi o tą nieskończoność, to rzeczywiście jest tutaj problem, bo generalnie rozważanie nad piekłem mówi się o jakiego rodzaju nieskończoności, czy chodzi o intensywnym, takim nieskończonym cierpieniu, czy mówimy o trwaniu, które nie ma końca, prawda? Mnie się wydaje, że każdy z tych pojęć nieskończoności jest trudne do zaaplikowania w wypadku potępionego, ponieważ żeby nieskończenie cierpieć, jeżeli intensywność jest tutaj znaczeniem nieskończoności, to trzeba mieć jakąś taką szczególną zdolność doznawania nieskończonych cierpień. Natomiast każdy z nas wydaje się być skończony w możliwościach doznawania tych cierpień. Z kolei, jeżeli to zależy od modelu piekła, ponieważ na przykład Dante, jak Państwo doskonale wiecie, dopuszczał możliwość, że w piekle będą się odbywały dyskusje filozoficzne, które przecież nigdy nie są dobre. Tak, ale to... A druga sprawa, że tak naprawdę subiektywnie nikt nie jest w stanie doświadczyć nieskończonego trwania, ponieważ zawsze w pewnym momencie ma za sobą tylko skończony czas istnienia. Pojęcie nieskończoności może tutaj mieć charakter poziomu obiektywny, zakładając, że coś nie ma kresu, natomiast dla tego, który ma tego doświadczyć, jest to nieosiągalne. No bo mamy za sobą pewien czas, czy pewne istnienie, ale nie mamy tego, które ma nastąpić. W związku z tym ja zdaję sobie sprawę z trudności związanej z pojęciem nieskończoności, a co do tego, czy jest to trwanie w czasie, czy jest to sposób istnienia bezczasowy, tego ja po prostu rozstrzygać nie mogę, bo nie wiem. To nie jest ważne. To nie jest tak, że to nie jest ważne. To jest tak, że tego ja w tej chwili rozstrzygać nie mogę. Czy to znaczy? Czy to już jest odpowiedź? To nie jest ważne.
skończone. Dlaczego miał być pytanie to, że jaka jest istotna różnica w sensie emocjonalnym albo filozoficznym pomiędzy bardzo wielkim skończonym ciekawym. I są worki z matematycznym, nie tak. Jak stoickie skrzynie, ale nie straszenia. Ja bym poprosił o króciutką odpowiedź, a tam jeszcze dwie osoby się zgłaszały, żeby zadać pytanie. Tak, tak, tak. Uwaga, pan profesor, to jeżeli pan profesor rozumie, to przy Adam Rolczu. To nie podpowiedź na. I dwie osoby. Czyli jeszcze a propos Swinberna, chyba było pytanie profesora Kleszcze. Czy to już rozumiem, że odpowiedź udzielona? Tak, tak, proszę pan profesor Jaśta. Piękne to zawsze jest trochę literatura fantazji, więc mimo, że o tym nie mówić za dużo. Interesuje mnie najciepszej wiedzy. Mam wrażenie, że tutaj jest przyjęte takie najbardziej zdroworozsądkowe, ale też dość kłopotliwe z logicznego punktu widzenia pojęcie większej wiedzy zakładającej, że Bóg po prostu zna wszystkie fakty, czyli może formułować to wyłącznie sądy prawdziwej licencji. To rodzi pewne kłopoty, to znaczy po pierwsze obciąża Boga również znajomością faktów, nie tylko takich, że jak miałem niża, to kradłem cukierek, ale również tych, że po poręcznych uczestwach chodzi na przykład bajem. Ale to jest oczywiście argument taki, no, który mówi, że może to trochę tłumaczą tego rodzaju wiedzę o Bogu, ale jest argument ważniejszy, mianowicie, czy w przykładzie z Judaszem Bóg jest w stanie ocenić postępowanie, czy jak dochodzi do oceny postępowania Judasza, jeśli on nie zna stanów wewnętrznych, to znaczy nie zna na przykład tego, co to znaczy czuć zazdrość, nienawiść, pożądze pieniądza, a najprawdopodobniej tego czuć nie może, bo to by oznaczało, że nie jest doskonały. W związku z czym pojawiają się, o ile wiem, w teologii inne pojęcia wszechwiedzy, zakładające na przykład, że Bóg zna tylko i wyłącznie, nie ma tej samej wiedzy tak zwanej konceptualnej, a zna tylko i wyłącznie pewne ogólne prawidłowości albo prawa. Wtedy osądza nie dlatego, że na podstawie konkretnych faktów związanych z moimi przeżyciami, ale na podstawie tego, na ile ja w swoim życiu dążyłem do rozpoznania tych praw. To oczywiście prowadzi bardziej do gnostycyzmu niż do tradycyjnej teologii, ale oczywiście jest taka możliwość. I drugie pytanie związane, to jest taka uwaga, ale pytanie dotyczące wszechwiedzy. Co zrobić ze wszechwiedzą ludzi w piekle albo w niebie? To znaczy, żebym ja zrozumiał moją karę, też w jakiś sposób muszę posiadać większą wiedzę niż tą, jaką posiadam jako człowiek. W jakim zakresie i co, no bo inaczej nie zrozumiem sensu tej kary. To znaczy, ja bym krótko powiedział, że jest pora na obiad. Ja oczywiście się zgadzam, że Bóg nie wie, jak to jest być Judaszem, albo jak to jest być mną, i jakiego rodzaju stanu psychicznego ja doświadczam jako ja, to jest niemożliwe. Natomiast trzeba przyjąć, że posiadam wystarczającą wiedzę na temat moich stanów psychicznych i wszystkich okoliczności, które mnie dotyczą, jeżeli mamy dać sprawiedliwy wybór. On to musi wiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą kwestię, oczywiście, że wszechwiedzący jest tylko podmiot najdoskonalszy, zatem ci, którzy istnieją bądź w piekle, bądź nie wiem, w każdej, w jakiejkolwiek postaci istnieją po śmierci, oni wszechwiedzący nie są. Po prostu nie są. Więc ja nie jak to było? Natomiast w jaki sposób ich wiedza wpływa na ich stan, kiedy oni tam są, to ja oczywiście też nie wiem. Dziękuję bardzo. Jeszcze będą dwa krótkie pytania. Pana profesora Krzysika i pana profesora Hołki. Właśnie tu pamięci Marka kiedyś mówiła mi to, co ojciec Hryniewicz, gdyby on potem powtarzał, ja się zgadzam. Uniwersalizm sotymologiczny. Nie to jest moje pytanie. Pytanie jest takie. Sart, l'enfer, c'est ale mi się wydaje, że chyba piekło to jest bardziej misy, które w nas jest. I tu nawiązuje do Boezusza. Zło nie ma żadnej natury. Czyli człowiek, który wytwarza w sobie piekło, sam prowadzi do swojego unicestwa. Czy pan profesor by się zgodził z taką interpretacją? Piekło w nas. Znaczy mikrofon, poproszę. Przepraszam. No bo zło jest osobowe. Zdecydowanie, to nie jest jakiś wymysł. Proszę bardzo. Czy Bin Laden był osobą? Z całą pewnością to my sprawiamy czymś zło. I to zło również nas niszczy. To zło również nas niszczy. Natomiast gdybym miał się odnieść do tych modeli, które tutaj przedstawiłem, to jednak piekło jest czymś, że tak powiem, zewnętrznym wobec nas, co jest na nas jakby narzucone, prawda?
Ale w tym modelu, w którym mówi się, że możemy się unicestwić, to może to unicestwienie bierze się z przekonania i stanu, w jakim jesteśmy, że nie jesteśmy w stanie istnieć dalej, bo nie widzimy żadnego sensu, nie mogą jakiejś wartości dla siebie, bo jesteśmy tak zniszczeni złem, że po prostu się unicestwiamy. Natomiast no nie chciałbym jakoś rozwijać tego powiedzenia, że piekło jest w nas, bo to chyba przenosi w dyskusję tą metafizyczną na poziom bardziej takiej filozofii egzystencjalnej, w której ja nie czuję się zbyt jakoś tak dobrze. W takim razie ostatnie pytanie na profesor Hołka. Krótki komentarz w sprawie konieczności. No, czy wydaje mi się, że tu jest taki bardzo ważny problem, o którym nie powinniśmy zapominać. Nie mówmy czegoś takiego, że jeżeli Bóg coś koniecznie wie, to co Bóg wie jest koniecznie prawdą, to Bóg jest odpowiedzialny za to, co się stanie. To wielokrotnie jest to przypominane moim zdaniem niepotrzebnie. U Leibnica wyraźnie jest powiedziane, król przyzywa do siebie tych szlachciców, o których wie, że zawsze jak się spotkają, to będą ze sobą walczyć. Teraz, czy król chce, że oni walczyli? Nie. Król wydał edykt, że nie wolno stosować pojedynków. Jeśli przywozi, wzywa do siebie, czy to znaczy, że bierze za to odpowiedzialność? Nie bierze za to odpowiedzialność. On mógł uniknąć tego, żeby oni walczyli, ale jeśli ze sobą walczą, to jest ich wina. Oni są. Czyli istnieje konieczność w odniesieniu do prawdy, istnieje konieczność w odniesieniu do przyczynowości. Bóg zna prawdę na temat przyszłości, ale zdolność doskonałego przewidywania nie jest jednocześnie odpowiedzialnością za wywołanie odpowiednich czynów. To nawet jest na przykładzie swojej wnuczki, która ma 2 lata, niewiele mówi, ale już jest perfidna. Jak dopóki ją trzymam za rękę i mówię, rozumiesz, co do ciebie mówi? Mówię, nie wolno biegać na jezdnię. Czy będziesz biegała na jezdnię? Rozumiesz, będziesz spokojnie chodziła? Wtedy jak ją opuszczam, to na chwilę patrzę, tam i uciekam. No to ja z góry wiem, co ona zrobi. Ona nie wie, co ona zrobi. Ona odpowiada za to, co ona zrobiła. Bóg jest tym od niej szybszy, wszystko może. Chciałbym jeszcze skomentować głos pana profesora Kołówki. Znaczy, ale już nie chciałbym przedłużać tej dyskusji. To w takim razie podziękujemy panu profesorowi. Państwa, jeszcze dosłownie dwa zdania. Kto ma niedosyt piekła, to zapraszam.